W tym filmie dowiecie się, jak prawidłowo zasiać kukurydzę. Zasada numer jeden. Mamy już taki termin, tak naprawdę, że każdy następny będzie, myślę, że prawidłowy, ale generalizując bardzo mocno, nie patrzymy nigdy na termin jako na termin, że mamy, nie wiem, 22 kwiecień i trzeba jechać siać, albo nie daj Boże, sąsiad zaczął siać, który sieje 1000 hektarów. Na to nie patrzymy. Patrzymy na to tak, że termin oczywiście to jest związany z roślinami, czyli z mniszkiem lekarskim, z kwitnieniem tarniny i mniszka na płaskich powierzchniach. Także termin to jest takie coś bardzo umownego, ale też ważnego. Nie przegapmy, im wcześniej zasiejemy, tym więcej zbierzemy, im później, tym mniej. Natomiast to też wiąże się z ryzykiem. Wczesny siew większe ryzyko, późny siew mniejsze ryzyko prawidłowych schodów. Po więcej zapraszam Was na kanał ePole, gdzie jest cały film z wszystkimi 5 zasadami prawidłowego siewu kukurydzy.